Dobra, witamy wszystkich bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że tę grę widać. Jeśli nie widać. O, widać grę, dobra. Także zaczynamy już mecz. Po stronie Terrors, oczywiście, drużyna szkoły Sobieski. Po stronie CT, level. I tutaj już mamy pierwszy wjazd. Piątkę terroryści na bombsite B. Szybki rush tam. B, jest git, jest git. Pierwszy frag zdobyty przez antyterrorystów. Level się nie pierdoli. Trzy fragi. No i teraz cyka porozdawał. Ale mu dojazd robią w level. Ale no jednak nie daje rady. To jest pierwszy meczyk. Zastanawiam się tylko, czemu na minimapie mam go jako niebieskiego, pomimo się stereo, ale to pewnie jakiś bug. Ciężko powiedzieć. W każdym razie chciałbym tylko przypomnieć, że my z drugim komentatorem jakby dopiero wszystko na szybko ustalaliśmy, także też nasz komentarz będzie się rozgrzewał, że tak powiem, bo nie byliśmy do końca gotowi. Tam w ostatniej chwili, kiedy miałem odpalać ten serwer, to jeszcze musiałem zmienić stronę, na którą będę go hostował i tak dalej, ale to nieważne. Ważne jest to, że pierwszą rundę właśnie zwycięża lewy, także runda pistoletowa, bardzo ważna runda na ich konto. Dobrze, wchodzą w to spotkanie. No, jak do siebie z butami. No i zobaczmy, co kupują. Jeśli chodzi o stream delay, to stream delay wynosi tutaj 90 sekund, także to, co wysłyszycie, słyszycie po 9 sekundach. Nie możemy niestety wam na żywo odpowiadać. Chodzi po prostu o to, żeby nie było ghostowania. O kurde, jakiego fraga Bazniak Waginiak. BZK Gang Waginiak zdobywa. Jakiś snajper chyba. No to się niezła zadyma dzieje na tym shorcie. O, ja chyba nie tak. O, w ten sposób powinien spektatować, dobra. I teraz ja już będę na spokojnie sobie kontrolował spectator, oczywiście, bo przed chwilą tego nie klikałem. Musiałem jeszcze parę rzeczy ustalić. No a teraz wracamy do spotkania. Już tylko cyka przy życiu, po raz kolejny samemu. Znowu trzech na jednego. Banda łysego. No oczywiście, antyterroryści nie mają żadnych lepszych karabinów tutaj. Widzę na B. Jakiś famasik, UMP, MP7, jeszcze wszystko do zrobienia. Cyka, jeśli by się postarał, mógłby to wygrać. To jest póki co najlepszy zawodnik zespołu The Levela. Dwa fragi na jego koncie. Czy ty powiedziałeś przypadkiem dokładnie samo co ja? Tak. Niesamowite zgranie komentatorów. O, nie ma pojęcia, co się dzieje. Level masakruje Sobieskiego. Ale z tego co widzę, jest bardzo fajna rzecz. Właśnie, nie wiem, 2-3 dni temu wyszła aktualizacja CS-a, która sprawiła to, że widzimy celowniki zawodników. To jest super. Także jak widzicie, te celowniki się zmieniają, jak tylko zmieniam zawodników. I możemy sobie zobaczyć dokładnie to, co widzą zawodnicy. Ja tak mogę numerami operować, jeśli chodzi o tych zawodników. Zaraz będę próbował to robić. Jest tak, 1 do 5 CT i teraz, dobra. To już nam idzie z pierwszym fragiem Waginiak, także bardzo szybko rozpoczyna Waginiak rundę dla swojej. Druga runda z otwierającym fragiem ze skauta, prosto w głowę. Zastanawiam się, czy jest tutaj włączony na autospectator, szczerze mówiąc, nie jestem pewien. A tymczasem już wejście na bossite'a. Ale strzela, full bied. Gracz Stefan ocalił gracza. Suka. Coś tam. Cyka, można powiedzieć. No a tutaj już od CTP próbowali odbijać antyterroryści. O, tutaj widzę underpassem jakiś dojazd. Ale jest tam też Tomaj od CT, to za chwilę zobaczysz, wypatrzysz PZK, GNG, Waginiak, to jest jednak klasa sama w sobie. Teraz Tomaj już powoli podchodzi. Pierwszy wrak na jego koncie, ale nie daj sobie rady ze Stefanem, teraz Stefan. Info, nie dają jednego. Info. Co się dzieje? Na mis, jednak poradzi sobie z Stefanem. Stefan nie był w stanie skontrolować fula, to tam jeszcze pali się. Jeszcze na plecy. Mis. Waginiak. Teraz Waginiak nie może trafić, coś z bloka. Ale to chyba runda dla tego. No i Waginiak defuje w tym momencie na raz. Czy zdąży pół sekundy do końca? Nie zdążył jednak. Prawie. Zabrakło ale bardzo niewiele. Nie uratuje tego akacza. Ale tam naprawdę było blisko. No i to jest 2 do 1. Także mamy jeszcze kiepskie zgranie z tego co widzę z drugim komentatorem, tak troszkę się przerzucamy słowami, no ale to jest też przez to, że mamy jakby delay trochę na tym Discordzie, tak to nie jest takie na żywo. No ale mniejsza z tym. Już teraz terroryści po raz kolejny full. PZK, GNG, Waginiak jak zwykle na mida. No teraz, czy to będzie trzecia runda pod rząd? Gdzie wyciągnie tego fraga z okna? Już Janek bardzo mądrze pikuje tylko na łokieć. Jakiś smoke fajny na midzie. Przygotowany smoke na okno, także tutaj ewidentnie level przygotował się do tego meczu. I taki jeszcze one way dla przeciwnika, jakby taki bait trochę.
Bardzo ciekawe. Baginiak wycofuje. Ale jednak Janek nie dał się na tego bajta z Smokiem. Zespół antyterrorystów fraszuje pałace, dywany. Tak, już przełączam kamerę. Oczywiście zapominam, że muszę tę kamerę przełączać. Coś się dzieje, coś się dzieje. Stefan z profilowym Andrzeja Dudy. No mój zobaczmy, faworyt są tego spotkania, mój faworyt. Cztery fragi. Tak, za chwilę Wan Giniak dostrzeże Tomaja. Pytanie tylko, kto będzie lepszy, ten ze scoutem. No ze scoutem może sobie nie poradzić, jednak podniesiony UMP. A teraz odwraca się plecami do rywala i to Tomaj doskonale wszystko słyszy. Jednak nie dajesz sobie rady z 50 plecy, także spory błąd Tomaja. No ale w dalszym ciągu ma jeszcze szansę. 40 HP na koncie Wan Giniaka, ale świetny night i Tomaj musi tutaj wybuchnąć. Jednak przeżył, był w stanie strasznie szybko się odwrócić. A tam już młody satanista. O, szedł na bossa B. Chyba wallhack. Także zajęty bombside B, tam tylko Janek, ale zaledwie 15 HP Stefan i teraz drugim trafieniem Janek i... Może defuzować na raz. I Waginiak jest bardzo daleko, ale niestety nie posiada defuski ta Janek. No, Janek wszystko słyszy. Oj, oj, oj. Janek po raz trzeci. Fragi, Janek. Z samym P250. No i trzecia runda wpada na konto drużyny Sobieskiego, jeśli... nie, przepraszam, drużyny Lelewela, właśnie mi się z tym pomyliło. Lelewel na to pewno... jest drużyna terrorystów, nie, Lelewel to jest, nie, Lelewel to jest antyterrorystów i Sobieski to jest terrorysta, tak. Dobra. Niestety nie mamy u góry nazw samych szkół, bo nie jestem w stanie tego ustawić. Drużyna z Bielan prowadzi 3-1. Tak, już za chwilę prawdopodobnie wejdzie, zobaczymy jakiś wjazd na mida, tam Stefan z rewolwerem, bardzo niestandardowa broń w jego rękach. Na tam już Janek skan słaby pierwsze gra, skany. Nic nie zrobił. O, no i teraz Waginiak z pierwszym fragiem, że Boysa nie daje sobie rady, wychylając connecta. No a teraz terroryści prawdopodobnie będą chcieli podejść pod mąsek B, tutaj jednak powoli jeszcze midem podchodzi CK, ale tam wypatrzy go Janek. Chciałem powiedzieć bez problemów, ale jednak z problemami radzi sobie z przeciwnikiem. No Stefan z rewolwerem dojeżdża. A teraz Waginiak jeszcze po raz kolejny próbuje pikować, no ale ten powoli się cofa, no i terroryści za chwilę prawdopodobnie będzie tutaj wjazd pod bombsite B po raz kolejny. Tam tylko jeden zawodnik, ustawiony tutaj miss przed wejściem do apartów. Ksywak status, z której szkoły jesteś, jeśli możesz powiedzieć? Bo pisze, że się nie zapisaliście. Na tymczasem miss. Za chwilę będzie miał wielkie, duże narabaty, jednak ten dorzucony jeszcze świetny młotow. Zatrzyma na chwilę terrorystów i tutaj dobre skany, młody satanista prawie umarł od samych skanów od Miza. Miz jednak nie zdaje sobie z tego sprawy. No ale teraz już ma bardzo tutaj obok do pomocy swojego kolegę z drużyny. Także we dwóch będą bronili tego site B. 25 sekund chyba, teraz terroryści muszą przyspieszyć. No to nie świetny boją. Młotow od Tomaja. O, ale Miz tutaj może poczyścić. No i tutaj będzie na chwilę prawdopodobnie masakra. Chociaż tu jeszcze młody satanista nie daje sobie rady również. I Waginiak tylko Waginiak może to przyjdzie. Ugrać, sam na trzech, nic trudnego. Już powoli próbuję tak pikować, ale od shorta świetny Janek ubezpiecza swojego teammate'a. Janek. Żadnych szans nie pozostawił Waginiakowi. Ej właśnie, bo ja w sumie zapytałem się go, z której jest szkoły, a tak naprawdę on mi odpisze po 90 sekundach. Przypominam jeszcze raz, 90 sekund delay tutaj jest pomiędzy tym, co mówimy, a tym, co widzicie na ekranach. Bardzo podoba mi się drużyna z Lelewem, która ustawiła sobie zdjęcia profilowe ze Shrekiem. No jest to całkiem interesujące. Zawsze jakaś oryginalność w jej wykonaniu. Dokładnie. No, a za to Sobieski ma tak drużynowy buliki. Także przynajmniej cokolwiek by się dodał u góry zamiast po prostu counterterrorist. Lelewel ma buliki. A tymczasem Janek trafieni przez Smoke'a. Także naprawdę interesujący skan. Nie spodziewał się tego ani trochę młody satanista, a tutaj już... Barak jest świetnie ustawiony, pierwszy, drewnem. Drugi. Czy wyciągnie trzeciego? Full Bliad się wycofuje. No i tylko Full Bliad przy życiu. Tam świetny Janek za WP, dwa fragi, Barak jest spod pałacu, niestety, również dwa. Gracz o niku Full Bliad nie powinien się nigdy wycofywać, chociaż tutaj widzę potencjał. Jeżeli się wycofuje, to tylko po to, żeby zraszować B. W takim przypadku... Można mu wybaczyć, że scykorzył. Teraz będzie próba podejścia Anderem. No, pytanie jest tylko, jaki on ma plan na tę rundę. Bardzo ciężko będzie zaplantować bombę, więc może być jakiś frag, przejęta broń, ale to się nie wydarzy. Janek po raz trzeci w tej rundzie świetnie z tej AWP-y. Tutaj mam odpowiedź od Ksywsa, to nie, Ksywa.
Jest ze Staszica kolega, a to pozdrawiam tam. No może nie będę mówił dokładnie kogo, bo tam RODO i te sprawy, ale generalnie pozdrawiam ziomków z CS-a. To Boże, ze Staszica co grają w CS-a. Zastanawiam się w sumie, czemu nie bierzecie w tym udziału, bo tam mieliście nawet ligę tego CS-a, więc chyba coś by może nawet z tego wyszło. Wtedy nikt się nie zgłosił, no. No ale cóż, tutaj już wjazd pod Outside B po raz kolejny na samych pistoletach terroryści. Na świetny granat, ponad 150 HP zabiera terrorystom. No i teraz Miss, jak do kaczek, Mix, wraz... To czyści, pierwszy, drugi, trzeci. Wraz to Majem. Aj, to mógłby ace dla Mixa. Jakby tutaj zrobił z Galila jednym sprayem ace'a, to naprawdę mógłby sobie to wpisać do CV. Ale to się jednak nie wydarzyło. Tomaj tam oczywiście pomagał mu z tymi fragami. Dwa też na dato Maja. Jestem ciekawy, ile damage'u w tej sytuacji zrobi tak naprawdę Miss. W tym momencie 131 ADR. Na pewno ta runda bardzo szybko, mu to podwyższyła. Ale Sobieski się gubi. No to prawda, bo też jak powiem, ten mecz zaplanowany jest nawet na godzinę. Tak mogłyby być te właśnie dogrywki w nieskończoność, a prawdopodobnie będzie to raczej krótki mecz. Chociaż oczywiście nie przekreślajmy jeszcze szansy do levela. Nie, przepraszam, Sobieskiego, bo po raz kolejny pomyliłem drużyny. Jezus Maria, ja naprawdę potrzebuję... Mecz, tym lepiej, bo sobie pogram w jakąś giereczkę jeszcze między... No dam jeszcze mówiąc im dłuższy, tym lepiej, bo i tak będzie przerwa pomiędzy tymi meczami, i tak nie zagram sobie jakiejś pełnej gierki. No ale tutaj, za chwilę terroryści prawdopodobnie będzie wjazd pod Onside z jakimiś smokami, ale jednak... To może pójdziemy na kalambury. Jeszcze grant od antyterrorystów. W przerwie na nie, kalambury, wiesz co, ja tam mam jeszcze parę rzeczy do poustawiania, jeśli chodzi o przerwę, także raczej nie. No dobrze. Mistrz, już Poison po raz pierwszy, a teraz full biat wychodzi. Ale, Waginiak jest widać. Kierski pulał to jednak od niego, no i teraz full biat upada od Janka. Waginiak, czy wyciągnie jeszcze jakiś... Janek, tylko 3 HP, a tutaj cyka bardzo słaby refleks, no i tylko Waginiak za WP. Nie trafia do skopa. Co zrobił Waginiak? Cóż za cał 2 gierka i drugi jeszcze. To będzie ace, jeżeli to ugra, to będzie ace. To jest piękna runda Waginiaka. Czepali się jeszcze lekko w Mołotowie, 40 HP na Jokodzie. Tomaś 100 HP, no, ale to nie ma znaczenia. W ręku Waginiaka jest AWP. Pytanie tylko, czy zdajesz sobie z tego sprawę, że ma na plecach Waginiaka, teraz Tomaj. Bardzo w złym momencie wychylił, nie był w stanie dorwać rywala. No i teraz Waginiak, nieudany flash. Świetny refleks. Czy Iwani będzie skanował? Dobrze wcelowany. Czy będzie skanował? 25 teraz wszystko sekund albo końca. Nic. Wyrzucony pistolet od Tomaja, nie dał się zbaitować jednak Waginiak. No i teraz próba strzału nieudana, jednak teraz Tomaj przechodzi, ale słyszy wszystko Waginiak. Powinien słyszeć to, że jego rywal przeszedł na lewą stronę. Pytanie tylko, czy zdaje sobie z tego sprawę? Chyba nie, będzie próbował prezentowania smoku. Ale Tomaj też nie wie, że jego rywal podchodzi. Okrąża swojego zawodnika. 7 sekund do końca, 6, 5. Plantuj. Nie może już plantować, musi teraz zabić swojego Jezu, rywala. Co za emocje. Nie ma. No i nie znalazł Waginiak rywala. Nie ma Ejsa. Taka piękna runda byłaby w jego wykonaniu. A Mateusz, a propos ciebie, jeszcze musisz chyba trochę bardziej wypróbować ten turniej, bo Staszic mówił, że nie wiedzieli o tym turnieju w ogóle. No, z chęcią podczas drugiej edycji. Chociaż w sumie mamy jedną drużynę, która nie ma... Nie, a wtedy w dalszych miejscach drabinki byłby kłopot, nie? To już teraz nie będziemy tego zmieniać, oczywiście. A, rzeczywiście. Ale w następnej edycji turnieju... W następnej edycji jak najbardziej, szczególnie, że możecie jeszcze u siebie wyłączyć oczywiście zwycięzcę. Szczególnie, że jeszcze będą z LoL'a, będą z wielu innych gierek. Nie no, w sumie to tylko na tym razem Janek po raz kolejny z pierwszym trafieniem. Na tej już terroryści. We czwórkę Underem, także młody zadań staje jako pierwszy. Ale podoba mi się podejście terrorystów do tej. Wszędzie wchodzą drużynowo, nie boją się. A teraz świetny granat od Janka. No i bez szans terroryści. Terrorysta wybuch. Naprawdę muszę się nauczyć operować tymi numerami, bo tutaj cały czas zapominam, że muszę zmieniać zawodników. No a tymczasem Waginiak z fragiem, także jeszcze jest szansa, ale tutaj Janek bardzo szybko się poprawia. No i tylko full biat przyjdzie, po raz kolejny to on zostaje sam. Co zrobi? Czy będzie save'ował? Zaraz zobaczymy, tutaj już powoli podchodzi Miss po flashu, jednak kiepski flash, ale mimo wszystko daje sobie radę z przeciwnikiem, full biat. Czyli ma bardzo ciekawy cel, muszę przyznać, jeszcze na chwilę zobaczmy tego zawodnika. Ja muszę sobie popatrzeć na to, jaki jest takim ocenownikiem gra, bo ma jakiś bardzo duży i to jest taki ruszający się. A właśnie, to Mateusz, nie wiem czy włączyłeś w ustawienie, jak żeby widzieć celowniki graczy, co tak, nie? Tak, mam. Znasz? Dobra. Który z nich ma taki? Full biat ma taki bardzo śmieszny celownik, dość spory i jeszcze ruszający się. Także na pewno interesujące. Bez kitu. Póki co, no nie jest to najlepszy i mowa zawodnik z drużyny Sobieskiego. Nie wiem, czy full bliet jakoś wczoraj sobie gierki nie zainstalował. No ma, ze statystykami 1-1-9 podstawowym celownikiem. A teraz już cyka po raz pierwszy podchodzi. Nie trafia jednak strzału Janek, także tym razem myli się za WP. A tam już ma do pomocy od schodów drugiego zawodnika antyterrorystów.
A ci, spokojnie, dorzucają sobie granaty na spokojnie, opóźniają tyle ile się da to wejście, bo tam już od pleców nam idzie jeden z zawodników. Chociaż nie, przepraszam, to jest terrorysta, bo oni mają kolory. Także tutaj Wagina pochodzi shortem, niezauważony. Za chwilę wyspotuje Janka, a, bardzo prosty frag. Konektora. A tam, Boyson, szybka odpowiedź. Ale counter terroryści zostali teraz bez swojego najlepszego gracza. Janka na swoim koncie aż 17 zabójstw jest, on ostoją tego. Co ciekawe, jest 3/4 tych zabójstw, za WP, także tutaj ewidentnie jeden snajper po stronie antyterrorystów jest. Janek S, Lelevel S. No może jeszcze nie przesadzajmy, zobaczymy jak się pokaże w dalszej części turnieju, bo tutaj coś czuję, że ten mecz może się szybko skończyć. Oczywiście to jest pierwsza połowa, strona CT jest jak najbardziej lepsza na Mirage'a, teraz terroryści we trójkę będą próbowali jeszcze podejść pod Monsite'a. Młody ma zaledwie 12 HP na swoim koncie. Także będzie na pewno ciężkie. No ale 3/2 tak naprawdę na pierwszy frag na konto Stefana i tylko Boyson broni tego bombsite'u, także jeśli teraz będą w stanie go wyeliminować, to coś jeszcze może z tego wyjść. Stefan ma bardzo mało HP na koncie. No ale Boyson zdawał sobie sprawę, że jego rywal jest obity. Dobre info poszło. 4 fragi Boyson. Dosyć jednostronne spotkanie nam się trafiło na mecz otwierający wielki turniej. No niestety czasami tak bywa. To wszystko zostało wylosowane przez generator liczb losowych, do którego link jest na wydarzeniu. Czasem już Waginiak z pierwszym wyfragiem skauta po raz kolejny. W dodatku wyeliminował Janka, także najlepszego swojego rywala i teraz mają terroryści szansę na zdobycie drugiej rundy. 5/4 mają przewagę, mają jeszcze 3 smoki, mnóstwo flash do swojej dyspozycji. Mają przewagę. Można tu jak najbardziej przeprowadzić dobry wjazd. Ustawieni na jednym bokie. Teraz młody już tutaj od płacu za chwilę wyjdzie, wyspotował tam, jednak widzi, jednak zauważył. Umożliwia to wjazd na BS-a. Czy to będzie runda dla terrorystów? Warkę strasznie daj sobie radę teraz 2/2, daleko od całej akcji antyterroryści, chociaż już od connecta. Terrorystów ze skautami. Jeden z nich podchodzi, miss jeszcze od CT. Mają i teraz planta. Słyszę plantowaną bombę, ale jednak nie wychyla. Dorzucony smoke, także jeszcze trochę opóźniony wjazd antyterrorystów. Na teraz, pierwszy wrak za Tomaja i tylko Waginiak przyjrzył. Ze samym scoutem, Waginiak po raz kolejny z headshot ze scouta. No ale bomba nie jest na widoku. Fatalny plant, no i teraz fejkuje, defuzowanie, miss. Nie zdaje sobie sprawy, Waginiak za chwilę wyjdzie, że smoga pod celownik. Miza, no i miss świetnie sfejkował ninja defuza. Kolejny nieudany pojedynek Waginiaka. Tak, niezwykle ważnej sytuacji. No tak naprawdę Waginiak nie miał co zrobić. Nie wiedział, czy jego przeciwnik broni tą bombę na raz. Nie miał żadnej broni, którą mógłby tak naprawdę skanować. Miał tylko scouta, no i Glocka. Prawda. Także musiał wejść tam z nożem, nie było tam jednak rywala. Rywal tylko się czaił, żeby go zabić, jak tylko wyjdzie do smoka. No i jest 10-1 w tym momencie, bardzo jednostronny mecz póki co. Ale jak to mówił Zinedine Zidane, dopóki piłka w grze, wszystko jest możliwe. Okej, mamy już dowód, że Miss nie używał. No, wiesz co, niekoniecznie, wiesz, ludzie czasami potrafią na wallhacku specjalnie skanować albo sprawdzać bezsensowne pozycje. Na przykład kiedyś jak oglądałem Overwatcha, to widziałem jak po prostu typ obracał się na każdą stronę, każdą pozycję jaką tego mógł sprawdzać, a teraz już młody próbował samemu wyjścia na bombsite, a tutaj dopiero teraz podchodzą jego koledzy, no ale tam Boyson z kolejnym fragiem, no i 5/3. Waginiak szykuje jakiegoś flesza. Nie wiedzą jak wyjść. Co robi Waginiak? Waginiak chyba traci. A teraz Waginiak już z kolejnym fragiem i teraz 3 szybkie fragi, 2/2, także jest jeszcze szansa. 2/5 na pewno byłaby bardzo przydatna runda dla terrorystów, bardzo potrzebna w tym momencie. Teraz jednak Waginiak fatalnie skontrolował to full auto, w zasadzie w ogóle go nie skontrolował. No i tylko cyka przyczyn. Ale zadał wystarczającą ilość obrażeń, żeby ułatwić. Tak, Tomasz zaledwie 22 HP, no ale Miss ma oczywiście pełno i teraz już Miss prawdopodobnie zauważył swojego rywala. Nie mają jednak antyterroryści granatów, także jest jeszcze szansa dla cyka. No ale ta już podchodzi jeden z rywali, ten nie do końca wiedział, że znajduje się na ninja zawodnik Sobieskiego. No ale mimo wszystko dał sobie radę. 11 runda dla Lelevela. Także no totalny stomp, co mogę powiedzieć. Lelever gra bardzo drużynowo, z pomysłem na tą gierkę. Nie boi się starć jeden na jednego. Dokładnie tak, jak powinna grać strona antyterrorystów.
No może nie zawsze, czasami opłaca się grać pasem. Ja tymczasem Janek po raz kolejny pojedynkuje na jedno, nam idzie na atras. Turyści w czwórkę pod bomb B. Tutaj Miss po raz kolejny, tym razem Miss. Fatalne full auto, Tomaj nie było go zbyt blisko. No i teraz... Już raz objął tę pozycję. P90, najlepsza broń na świecie, wygrywa mu rundę numer 2. Prawdopodobnie wygrywał, oczywiście nie skreślałem zauważył jeszcze... Baraksa. Nie skreślałem jeszcze Baraksa, ten jednego, sam na jeszcze dwóch. Nic nie jest przesądzone. Na pewno ta wygrana runda podniosłaby morale. A teraz tylko uwagi na przyjęciu. To ten najlepszy zawodnik swojej drużyny, z tego co się orientuje, tylko scout w jego rękach. Także ten, bo miłość ma wszystkie bronie dookoła, decyduje się grać z tekiem. No ale teraz Varakes. Nie wie do końca, gdzie jest przeciwnik, fejkuje defowanie bomby i teraz Waginia gra sobie z rywalem. Mamy drugą rundę dla Sobieskiego. Także jest jeszcze nadzieja. Jeśli wygrali teraz dwie kolejne, to jeszcze na pewno są szanse na wygranie tego spotkania. No ale oczywiście, antyryści mają mnóstwo zachowanych pieniędzy. To będzie kolejny full buy w wykonaniu. No ale jeśli teraz antyryści tak, wygraliby pragnę rundę, pragnę przypomnieć, że Mirage jest powszechnie uznawany za mapę CT. No a teraz oczywiście terroryści przed szansą złamania ekonomii swojego rywala, wtedy mieli tak naprawdę drugą rundę niemalże darmową. No i teraz po raz kolejny wejście pod Monsight Bay. Jeśli coś działa, to czemu nie zrobić tego ponownie? Znowu wyciągnie Janka z okna. Aj! A tym razem Janek Waginiak zawupał, także upgrade ewidentnie tej broni. No i Janek w oknie, tym razem ten jawupy właśnie nie posiada, zdecydował się na granie zemką. Widocznie teammate nie mieli wystarczająco pieniędzy, żeby kupić mu AWP. Stwierdzili, że jak co rundę umiera w tym oknie, to mu nie kupują. Lascyka, już tutaj zauważony przez Janka, ten świetnie trafia swojego rywala, ale sam dostaje po głowie, zaledwie 6 HP, także można mówić o sporym szczęściu. Zawodnika levela, a tam już Miss z pierwszym fragiem, tutaj za chwilę Fulbia też spróbuje swoich szans w starciu, tym jednak ze swoim świetnym celownikiem nie daje sobie rady. Jego kończy dalej ponad połowa HP. Waginiak nie trafia. Waginiak nie daje sobie jednak rady z scoutem, no i tutaj młody satanista sam na pięciu. Nie daje sobie rady również z Boysonem. No i niestety, nici ze zniszczeniem ekonomii rywala, trzeba grać na full rywala w dodatku z niewielkimi środkami. Waginiak tym razem powrót do scouta, być może to jest dobry pomysł. Ze scoutem zabijał cały czas Janka, bez scouta za WP-ą nie był w stanie tego zrobić. Także to jest zawodnik po prostu tej słabszej snajperki. Waginiak pomimo... No i teraz po raz kolejny zobaczmy tutaj to starcie. Waginiak kontra Janek. A upa kontra scout. Nie widzi jednak, że Janek jest po prawej stronie, a ten nie wychyla jeszcze. Wrzucony dobry smog na zajęcie. No i teraz... Waginiak pomimo Waginiak rozegrania szansą i po raz kolejny headshot z Janka. Pomimo ciągłej gry ze scoutem nie przeszkadza mu to w posiadaniu 18 killi w swojej drużynie. Co Janek wybrał z tym scoutem, to jest niesamowite. No i teraz, we dwójkę antyterroryści muszą bronić bombsite'u B. Tutaj Tomaj z Mizem po raz kolejny. Dobry crossfire ustawiony, młody satanista nie spodziewa się tak blisko ma Tomaja. No i TM z dwoma szybkimi fragami. No i Waginiak znowu zostaje sam. Waginiak znowu zostaje sam ze scoutem. Teraz ace or kick. Niedawno miał szansę na ace'a, niestety zmarnował tę szansę. No a teraz, tutaj świetnie Boyson. Czy słyszał prawdopodobnie te wenty, a nie spodziewał się, że tak szybko Boyson do nich wskoczy. No i mamy... Albo myślał, że to te na dole tam. Pierwszą połowę za nami, 13-2 wygrywa lewe z Sobieskim, póki co. Jak to mówią młodzi ludzie, masakracja. Cytując pewnego znanego komentatora. Idola. A nie zapominajmy, że... Zapomnijmy o pierwszej połowie. Dalej jest 0-0, gramy pistoletów, teraz my mamy stronę. Tak, myślę, że oni potrzebują takiego resetu po prostu, żeby wejść w tę rundę na spokojnie, a tutaj już terroryści bardzo szybki. No i Waginiak z pierwszym fragiem, także jest szansa, że wygrają tą rundę. To my też możemy. Miss teraz skakuje na schody, nie daj sobie jednak rady. No i teraz Tomaj też upada. Przeplantowano oczywiście paka przez Varakesa. No i teraz Janek i Varakes, tylko Janek przyjdzie jeden na pięciu. Tak chyba jakieś lagi od Janka, jeśli się nie mylę. Co się dzieje? Pięciu Janek, zawodników CT. Janek ma 200 pingu i to jest problem. Ale ten ping już powoli spada, także prawdopodobnie za chwilę wróci do tej gry, no ale jednak skok pingu przeszkodził mu w chociaż próbie 1 na 5. A tak przy okazji mogę ci powiedzieć, Mateusz, że mieliśmy już maksymalnie 20 widzów na streamie w tym momencie. Także no spory wynik, zdecydowanie większy niż na turnieju samym Dominikowskim. Oczywiście mnie to nie dziwi, bo to jest międzyszkolny. Także trochę do góry idziemy, jeśli chodzi o zasięg. No a teraz terroryści w piątkę pod bombsite B na eko. Tutaj na pewno wiesz, oglądają dziewczyny zawodowe.
rodzice, siostry. No i teraz full biat i waginiak. Jeden, dwóch na pięciu na bombsite B. Świetny tam pod... Ja tylko czemu on przeładowuje? Po co przeładowywał w takiej sytuacji? No, jednak daj sobie radę. Może nawet trzeciego. Nie, Stefan. Nie daje jednak teraz rady. No i ale teraz to 3 na 3. Podniesione M-ki. No i Stefan, jeden, drugi frag. Ale przewagę świetnych broni i to jest 3 na 1. Czy Boyzone potrafi... Wyciąga jeszcze fraga CZ-ką. No i mamy... Bardzo dobry liczek od Anterysów, oczywiście bez pełnego wyposażenia terroryści, bez większych szans na tą rundę. I tak, zrobili bardzo duże straty, to jest bardzo ważne, osłabiać ekonomię swoich rywali. Ale jest w momencie jeszcze nadzieja dla Sobieskiego, czwarta runda na ich koncie, 4-13. Wynik nie najlepszy, ale wszystko jest oczywiście do zrobienia. No i teraz będzie tak naprawdę najważniejszy sprawdzian ich umiejętności na fullu. Zawodnicy terrorystów w dodatku AWP zakupiono w Varaskeza. O, nie trafiony smok przez satanistę. No, nie przygotowali jednak zawodnicy Sobieskiego tego spotkania. A drużyna terrorystów coś kombinuje. Czy to będzie B, czy to będzie wejście przez konektor na A? Ale cisza. Wszyscy nasłuchują, co się dzieje. Nawet najdrobniejsze tupnięcie może zdradzić pozycję przeciwnika. Tutaj mieliśmy pytanie z czatu, czy to jest tylko Mirecz? Nie, tutaj mamy wszystkie 7 map turniejowych. Po prostu tak wyszło, że po banowaniu map ostateczną mapą był Mirecz. W dodatku chyba, jeśli się nie mylę, następny mecz... Nie następny, trzeci mecz dzisiaj to jest też Mirecz. Tak, tak. Ale ma rację, jeśli chodzi o że póki co... No teraz BO1. Już Miss podchodzi, powoli nie widzi swojego rywala, jednak ten w złym momencie wyciąga granat. Fatalnie, młody satanista. Myślę, że przeciwnicy, że antyterroryści mają naprawdę spore szczęście, że Jankowi skali bądź co bądź jest najlepszym graczem drużyny. No i teraz we dwóch antyterroryści będą jeszcze próbować swoich sił w tym retake'u, no ale teraz Cyka nie daje sobie rady, tylko Stefan przeliczył. Ten 1 na 4 nie daje sobie rady. No i mam 14 rundę, także za chwilę może nawet półmeczowy. Że ich prowadzenie nie było tylko kwestią łatwiejszego ułożenia map. Przecież ja bym się jeszcze nie rozpędzał z takimi stwierdzeniami. Popatrz, po dwóch wygranych rundach po stronie CT była bardzo szybka pierwsza odpowiedź terrorystów. Tak samo mamy po tej stronie, więc teoretycznie możemy mieć lustrzane odbicie rund. Jeśli tylko teraz wygraliby 9 rund rzędu, to mają oczywiście jeszcze szansę. Oczywiście, że mają, nic nie jest niemożliwe. O, ale skina ma Tomaj. Czekaj, za coś zerknę. Ile chcesz za niego? Tomaj, który to jest Tomaj? Nie mogę znaleźć Tomaja. Czekaj, nie mogę znaleźć Tomaja. O, mam Tomaja, dobra. Ale ma fajnego, co? W ogóle kiedyś go chciałem sobie wypłacić na jakiejś ruletce, ale przegrałem wszystko. No, to niezły komentator. Przewodniczący samorządu szkolnego, hazardzista. Uzależniony. A teraz odwrót terrorystów będą próbowali podejść pod tą side, ale tam we czwórkę ich rywale. Zestakowani na blisko z pompą. Także doskonale czytają grę swoich przeciwników. Stefan nie zmienia pozycji. A tymczasem zobaczmy, tam już w aparty podchodzi waginiak, także ten doskonale wie co się dzieje. Czy Stefan wychyli? Terroryści podchodzą pod mą side B. Strzelił tam główkę jeszcze. No i bardzo szybko terroryści rozprawiają się ze swoim rywalem. Tylko Waginiak przeliczył. No i Waginiak z pompą. Małe szanse tutaj widzę. Podchodzi Toma i nie patrzy w jego stronę. No i cóż, pierwszy frag dla Waginiaka, ma jeszcze szansę. Obity Janek, obity Varrakes, teraz obity też Miss. Kolejny frag z pompy. No ale tam za WPO ustawiony jednak Varrakes w pałacach. Będzie miał spory problem, żeby to wygrać Waginiak. Nie ma defuse kita w dodatku. Mam ciekawego buga w ogóle, bo... Widzę dwie bomby, nie wiem czy też coś takiego masz. Czyli nie ma czasu tutaj Waginiak. Waginiak nie ma czasu. Niestety Waginiak. Ładne 4K na jego koncie. Jestem naprawdę ciekawy, czy zawodnicy też widzieli w tym momencie dwie bomby, bo to mogłoby być naprawdę mylące. A miał kasę, widziałeś? Miał kasę na defuse. Miał kasę. Czekaj, nie rozpędza się z takimi ocenami. Czyli za shotguna dostałeś 900 za zabójstwo. O, bez kitu, lol. No to po 3-4 killach mógł mieć nawet 3000, także... Także spokojnie, jeśli o to chodzi.
Czasem już 40 po raz kolejny pod Mosaita. Prawdopodobnie ostatnia próba w tym meczu. Nie, przepraszam, ostatnia próba antyterrorystów na zatrzymanie swoich przeciwników. Tak, ściągam ustawiony mocno Tanisa. Widzi, że nie ma nikogo w pałacu. Także kto wie, czy nawet za chwilę nie zrutują antyterroryści. No ale tam na spokojnie jeszcze przeskakuje sobie Waginiak. Jak ten patrzy, czy tam nie ma nikogo z żadnego z przeciwników. Teraz wiedzą doskonale, co się dzieje antyterroryści. No i mocno Tanisa shotgunem. Nie daj sobie tak na rampie. No i teraz Fulbia tutaj do pomocy z BS-a, jeszcze Brana Stefan. Na schody, ale no. Nie, ludzie wycofali. Tutaj Waginiak minął się z rywalem. Ale smoka trafił. Co się dzieje? No i 2 na 2. Janek wie gdzie jest. No i cyka sam przeciw, nie daj sobie rady. 16-4, Lelewel zwycięża z Sobieskim. Także koniec pierwszego meczu. Przypominam, dzisiejszy mecz jeszcze będzie... Domeiko kontra Norwid i ostatni nie pamiętam, za chwilę będziecie mieli planszę, na której oczywiście to zostanie ostatni wyświetlone. Anders versus Reita. A, no dokładnie, także dzięki, tutaj poprawiłeś mnie oczywiście. No i mamy 16-4, także jeśli chodzi o ten mecz, to jest koniec. Widzisz, co napisali? Nie, jeszcze nie widziałem, w czym mecz napisali. Chyba nie mogę powtórzyć, no ale... Dobrze, to nie powtarzaj. Dobrze, także dziękujemy za uwagę i oczywiście zapraszamy za chwilę na następne spotkanie o godzinie 18. Tymczasem my idziemy na krótką przerwę i do zobaczenia wkrótce. Pogchamp dla Lelewela.
suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. We'll be right back.
Dobra, już nas słychać, Mateusz, jakby co? Okej. Okay. To także wracamy do was z meczem do Mako kontra Norbit. Już rozpoczynamy rundę pistoletową. Tak, tym razem inna oczywiście mapa. Z lekkim opóźnieniem 3-minutowym, ale jest. Aż 3-minutowy? No, 3 minuty nam niestety jeszcze zajęło. No, a teraz już Dedosik bardzo szybko pod bombsite beta i flex zauważony, jednak nie trafia w plecy Dedosik. No mi wejście w piątkę, tak zajęty bombsite będzie lądowana paka, chociaż nie, jeszcze się wstrzymał przez chwilę. Próbuje jeszcze dorwać najpierw swojego rywala. A ta piątka, turyści już próbują odbić ten BS pomimo braku podłożonej bomby. No i teraz Dedosik podkłada bombę, także będzie plantowana paka. Jest oczywiście plant flex pierwszym trafieniem. Flex po raz kolejny solszym też dokłada trafienie. We dwóch już tylko tam zawodnicy terrorystów. No i flex broi bombę na raz. Terroryści bez żadnych szans nawet nie podchodzą do tej paki. Przepraszam, Queen z kolejnym trafieniem. Jesteś tam, Mateusz? Tak, tak, jestem, ale... Okej, okay, ale wiesz co, te lagi to nie są, to nie jest winy serwera, tylko z ich winy, no sorry, bo że tak powiem, wszyscy inni mają dobry ping. No tak, no te 200 istot, wszyscy inni mają normalne, o co chodzi. No tak, dobrze, ale także wracajmy po prostu do komentowania meczu, nie przejmujmy się tym. Już powoli im spada ten ping, także to był ich problem prawdopodobnie, tak mi się wydaje, ciężko powiedzieć, się mówiąc. Nie mi to teraz ocenia, że tymczasem flex bardzo szybko wyeliminowany, także 5 na 4 mają przewagę terroryści tym razem. Nataj Białas za chwilę zobaczy, co się ma tem, jak świetny headshot od Białasa. Także już tylko we trójkę antyterroryści, tutaj bardzo świetnie ustawiony main, no ale teraz terroryści podchodzą pod podłą side B. Bardzo podoba mi się. I teraz wyspotowany już Lugal Kien, wyeliminowany z Quinta, już tylko i sam Nor, przepraszam, Mr. Weed przy życiu. Na B się B. Bardzo podoba mi się właśnie. To nie jest ten klan mi się bardzo podoba, Norwidowski. Norwid 420. Zajebiste. No w sumie spoko. Co my moglibyśmy mieć? Do Mako? Do Mako z Tulejko? Do Mako ze Stulejko. Nie. Dobra. No dom i potem takie małe Eiko, co nie, w sumie jak zawsze wszędzie. No ale dobra. Dom, żywimy jeden wielki dom. Uuu, ale piękny. Znowu scout. Frag. Uuu, i znowu przez członka swojej drużyny strzela. Badger w tym czasem z jednym fragiem, drugim. No Badger tam wymija na tym trenie, no ale to w dalszym ciągu jest przewaga to. Jest to tak naprawdę 2 na 2, bo chcę... Patrzmy w tym momencie jeszcze na Badgera, bo teraz Badger co robi? 3 fragi na jego koncie. Ciekawy flash. No ale w dalszym ciągu patrzymy na dodatku, ma bombę na widoku tutaj. Haksora nie mam pojęcia, o co chodzi. Przecież chyba ping coś tam za bardzo. Za chwilę zapauzuję w trakcie tem. W trakcie pomiędzy rundami, jak będzie. Uuu, i Badger 4K, ale ma kostkę fajnie. Kto to jest Badger? Słucham? Badger to kto to jest? Znam go? Badger to jest, nie wiem czy może, nie no, chyba możemy mówić, to jest Piotr. Nie będę mówił nazwiska ewentualnie. A miał chyba inny nick. Odpowiadając na pytania, czy nie, Draży nie są organizatorami tego turnieju, Domeko jako taki jest organizatorem, ale to ja, że tak powiem, ten serwer jest hostowany w Niemczech, to jest serwer niemiecki, to nie jest w ogóle w Polsce, tak? Także to jest tylko i wyłącznie wina zawodników, jeśli mają ping. Chyba, że wszyscy 10 w 10 mieliby ping. Jeśli 2 z 10 zawodników ma ping, no to sorry, to nie jest wina serwera raczej. Zwłaszcza, że już im się unormalizował. No dokładnie. No i już na spokojnie wrócił ostatni zawodnik. Także można grać dalej. No i teraz walę z kolejnym trafieniem. Soshim też dokłada fraga, no i Draże póki co wymiatają. Draże czy tam zostali do Mako, myślę, że powinniśmy raczej do Mako nazwać, bo to jest turniej międzyszkolny. Oczywiście w swojej szkole w Domejce Draże zdominowali całkowicie turniej, wygrywając w finale 2x16-1, nie pozostawiając żadnych szans swoim przeciwnikom. Zgrana drużynka to jest, zgłosiła, z chęcią będzie nas reprezentowała na zawodach szkolnych. Raz bardzo z kolejną szansą, jednak tylko 12 chyba na jej koncie, za chwilę będzie miał problem, to już wyspotowany, ale jednak Haxor nie trafia.
fatalny błąd teraz Haxora. No i już odsmokowany popdoch. Także tam za chwilę jednak będzie wychodzić do przez smoka. Soshim doskonale się tego spodziewał. No i Haxor też nie daje sobie rady. Pomimo 12 HP na koncie, Barrel wyeminowuje czwartego Rywala. Staje się Mr. Wheat, ale tylko z Diglem. Soshim nie pozostawia mu zbyt wiele życia. No i 4-0. Prawdopodobnie zobaczymy tutaj kolejnego stompa. No oczywiście to są pierwsze rundy tego turnieju. W pierwszych rundach rzadko kiedy są wyrównane mecze. Tak to niestety wygląda. Zobaczymy w dalszych rundach oczywiście i być może, albo ewentualnie jeszcze dzisiaj w trzecim meczu. No ale zobaczmy. To jest dopiero 4-0. Nie przekreślajmy jeszcze oczywiście Norwida. Może jeszcze coś pokażę. Szczególnie to jest Terro po stronie... Przepraszam, Terro na mapie Train, także na pewno nie jest łatwo tam grać. Teraz Badger już. Kontrola maina po raz kolejny dorzucony, dobry smoke. No, a teraz prawdopodobnie będą spodziewać się go terroryści tam celowany ze scoutem Haxor. Przepraszam, nie, to był DDoS. Badger wyjmuje jednego fraga. No ale tutaj Badger jak do kaczek po prostu wychodzi, jeden, drugi, trzeci frag, nie zdąży nawet strzelić biała. Mimo, że po stronie antyterrorystów nie boją się wyciągnąć fraga i wrócić na pozycję. Myślę, że musi troszkę głośniej mówić, Mateusz, bo ci tam mikrofon nie zawsze wyłapuje wszystkie słowa, które mówisz. Okej. A też mi nie wyłapuje czasami, kiedy gwizdzę. A, no to może dobrze. A to już we dwójkę terroryści próbuje sobie wołać te akacze na następną rundę, albo po prostu jeszcze coś zrobić w tej rundzie. No ale antyroryści doskonale wiedzą, co się dzieje, chociaż jednak tutaj wyłapany Queen, Queen no i teraz droga wolna dla terrorystów, chociaż mają oczywiście pakę w mainie, no i to jest... Fatalna sytuacja, tam we czwórkę antyroryści już jej bronią. Jaj. No i teraz bardziej przed kolejną szansą na trafienie. Dwójka terrorystów. Patrzmy na tabelę. Bardziej 12 fragów na jego koncie. A zobaczmy co robią terroryści. Ci jednak sejwują, także już nie będą próbowali walczyć w tej rundzie. Zaledwie 8 i 10 HP, także myślę, że to jest dobra decyzja. Szczególnie, że antyroryści też nie kwapią się, żeby ich bardzo gonić. Chcą sobie zrobić ekonomię po stronie broniącej, oczywiście bardzo ważne. No i piąta runda wpada na konto do Mejki. To jest też o tyle ciekawe, że jakby na czacie, wiesz, są osoby, których kompletnie nie znam w tym momencie. Kiedy jak streamowałem ten szkolny turniej, jest sam po prostu wewnętrzny do Mejki, tam w zasadzie każdego użytkownika czatu znałem, co nie? Także tutaj... Bez kitu, ja sobie odpalę tego Twitcha, zobaczę, czy tam coś piszą. Właśnie, możesz sobie czat pisać. Ja mam odpalę na telefonie Twitcha, co nie? Także mam tak wygodnie. Ale że właśnie na telefonie odpalę. Myślę, to jest fajna opcja. A tymczasem to ryści 17 bardzo powoli. Wielkie derby Norwid kontra Domeiko. A tam już Flex pod bombsite. Flex wyciąga Białaza. Tutaj dobrze ustawiony na rampie. Zobaczył tutaj scouta, ale jednak ten tylko ponosi pakę i wycofuje. Wie wszystko tak Flex. Tak skraca i będzie wchodził na plecy Haxorowi. Piękny headshot. Mamy sytuację 5 na 2. Zobaczmy teraz jaki pomysł będą mieli na tą rundę terroryści. Ci jeszcze we trójkę mają jakieś szanse. Na to jednak Solszym daje sobie radę z Mruidem na drabince. Bez problemów. Zostawia tylko 12 HP na koncie, więc się wycofuje. Bawi się koską, pewnie kradziona. A zobaczmy, Flex już podchodzi od plesów. Nie zauważył na rywala, także daje teraz info swojej drużynie. Tam za chwilę być może zobaczy głowę rywala. Jednak DDoSik jeszcze na kucaku. A tutaj powoli podchodzi Legal King. Spodziewać tego Flex. Nie trafiony jednak strzał. To takie podła nie mogą się zdarzać na takim turnieju. Kolejny też jeden strzał Flexa. No niesamowita ta sytuacja, naprawdę, że Flex nie trafił dwóch takich prostych strzałów na... W zasadzie myślę, że nawet go no, by z tego trafiło. Przecież eliminacje, tak? Turniej międzyszkolny. Oczywiście, no stres, przepraszam, no tak. Tutaj presja... Podspływa po karku. Wyobraź sobie, co było, gdyby grali Lana w ten sposób. To te w ogóle by mieli taki stresik. Jeszcze przed publicznością no. Jakąś. Jeśli przy takim formacie online nie trafia z takich strzałów, to ciekawe, co było na Lanie. No ale jednak, nie zapominajmy o tym, że oczywiście nie musi dorocznie nic trafiać, jest i tak 6-0 w tym momencie dla Domejki. No i już pozostaje zachować bronię. Tutaj tym razem Solszym szybszy od snajpera. I to było po czasie? I nie dostanie tak, to było kasy? Po czasie, on nie dostał właśnie żadnych pieniędzy, ma $350 zaledwie. Także fatalnie tutaj DDoS ich. Mógł schować się tam za ścianą, na spokojnie poczekać aż już do końca rundy. Nie zrobił tego jednak.
No i straci to AWP. Dodatku nie ma żadnych pieniędzy. Ciekawe jest obrzynę Mr. Reed. Obrzyn na trenie to na pewno coś ciekawego. Lata i w piątkę terroryści pod aż sobie pod przełączę perspektywę na gracza z obrzynem. Pokazuje, że to jest gracz, który się nie patyczkuje. No i mamy, zobaczymy za chwilę szybki wjazd. Białas jako pierwsza rzecz nie, to jednak DDoS Queen tam stoi i czyści, same headshoty. Teraz już Białas podchodzi, nawet świetny flash. Oj. No i po raz kolejny zatrzymany wjazd. Ze swoim zawodnikiem. We czwórkę terroryści pod odnogą. O. No jednak, legalki no daj sobie radę. Tutaj już Mr. Weed podchodzi z tym właśnie shotgunem. On będzie próbował tutaj wyciągnąć z któregoś z rywali, który czeka tylko na to, aż któryś z nich nie wytrzyma i podejdzie blisko. Jednak wychyla w złym momencie. Quint tylko na to czekał. I Quint z trzema albo na czterema eliminacjami, nie jestem pewien. Quint z czterema eliminacjami. Czterema eliminacjami. A jeszcze na tym turnieju jeszcze nie było Ace'a. Myślisz, że się doczekamy w jakiejś dalekiej przyszłości? Myślę, że na spokojnie. Jest tyle, że jak my meczów tu jeszcze do zagrania, że myślę, że będzie tutaj Ace jak najbardziej. Tutaj mamy ktoś stwierdził, już że Flex nie powinien grać AWP. Dokładnie to chciałem właśnie przeczytać. Znaczy, powiem tyle. To są dwa strzały, jeden trafił na początku runy, także ja bym jeszcze go tutaj nie skreślał. Zobaczymy, jak dalej będzie grał to AWP. A gdzie tam? Michinek ma rację. Niech sprzeda skina. Najlepiej odda. Sell skins by skill. O, Resident Sleeper. No, Resident Sleeper, bo jest 7 do 0. Nic się no, nie troszkę, dzieje. No, troszkę racja. Go, Norweed. No ale bardzo, wszystko słyszy. Wie doskonale, że ma zawodnika na drabince, tym jednak wycofał w dobrym momencie. Nie oddał swojego życia. A teraz próbował zbejtować Badger na pistolet. A tam jednak o, tam nie trafiony. No i po raz kolejny nie trafiony strzał od Flexa. Co prawda przynajmniej dostał po nogach jego rywala. Niech odda WP, niech odda WP, co się dzieje. No ale mówię, przynajmniej chociaż dawaj, teraz musimy zrobić po turnieju takie ten podliczenie, ile razy zmisował Flex. Jeśli ktoś z czatu mógłby liczyć te strzały, to byłoby fajnie, bo szczerze mówiąc nie jestem pewien, czy damy radę coś takiego zrobić. Musielibyśmy oglądać przez całe demka. No ale dobra, póki co trzy zmisowane strzały, może się damy a radę. A chyba będzie dojazd na co, jaki to jest? Na teraz, dobry granat, a to musi być martwy haksa od granatu, także za WP nie trafia, a z granatu owszem. Dobra, z granatami. Dedosik, jaki strzał. Patrzmy jeszcze. Flex po raz kolejny nie trafia za WP. Fatalnie teraz. Zawodnik nie słyszysz, z lewej strony. I po raz kolejny trafiony strzał, bo go uprzedził. No niedobrze teraz Flex za łupą. Niedobrze. Tutaj naprawdę dużo kibiców ma Norwid, muszę przyznać, na czacie. W zasadzie nie widzę żadnego kibica no, do Majki tak naprawdę. No ale tak to jest, generalnie to jest tym słabszym drużynom, że się kibicuje. Kibicował drużynie, która ma taki zajebisty name tag. Norwid 4-2-0. Szczerze mówiąc, ja też bym kibicował, bo chcę zobaczyć coś ciekawszego niż 0-8 na trainie. Właśnie. Czyli kibicujemy Norwidowi w tym momencie. Raczej piękny, tak, teraz piękny Haxor Gaming. Opanował swój celownik. Jeszcze Mr. Wish od drabinki. Wytarł krople potu, która mu spływa po karku i przycelował i wyciągnął tego. A teraz zobaczmy, gdzie jest Flex. Flex powoli podchodzi Badger za łupą. Ścianę. Muszę teraz okay, zobaczyć, czy trafi strzał będzie Flex. Będzie sprawdzany później. Banan też tam strzela, Haxor Gaming podchodzi na odnogę. No teraz czy wyciągnie przed szansą, czy trafi z tej AWP. Popatrz sobie na Flexa na drabince na chwilę. Patrz na Flexa. Jeszcze czasu i trafia za WP! Trafi, także udaje się za czwartym razem chyba w tym momencie. Ale no, jednak pana upada, że no Flex i dwóch na dwóch. Flex może mu oddać skina. Więc Flex już masz nabywcę. Oj, myślę, że jego drużyna będzie się bardzo mocno śmiała z niego po tym turnieju, z tych strzałów za łupy. Myślę, że trzeba zrobić z tego jak się... Ja mogę nam zrobić z tego montaż i wrzucić na YouTube'a, bo są nietrafione strzały Flexa. Ktoś napisał, że Flex na skina patrzy, a nie na celownik. No tak. To rzeczywiście jest problematyczne. Zresztą Badger nie wie, że jego przeciwnik ma łupę. Badger, o, jak chciał ograć. Dobrze pokazał łokieć, ten jednak nie zdaje się zbejtować, a nie trafił. Flex nietrafiony strzał. Wyznaję, jakby taką 360 tam strzelił, byłby fajnie. Oj, to mieli pojedynek snajperów, Flex. Oj, wiesz co, ja już chyba wiem, kto wygra ten pojedynek i to raczej nie będzie Flex. Dawaj, Haxor, nie, tak trafia i Flex wygrywa klacza, Flex, także... Flex co robi? Pluje Flex w twarz hejterom. Chyba ma odpalonego w tle tego streama, bo już wziął się do roboty. Czytam ten czat i nie mogę po prostu. No, Norwid ma świetnych fanów. Tak, to na pewno. Oddaj skina, bo nie aimem, ale sercem walczą w tym spotkaniu jeszcze. O, chociaż jedną honorową rundę. Norwidek.
Wiecie, w ogóle ciekawa sytuacja, bo jakby kapitan, tak czy jakby trener Norwida, jest jakby osobna osoba, która im całość ogarnia, wysyła komendy i tak dalej, jak wejść na serwer. Tak. I która jest nawet z nimi coach. Nie gra. Jest a teraz Flex, czy trafi za łuk? Trafia za łuk! Trafił. Boga. Prosto. Nie, chciałem powiedzieć prosto w głowę, ale to jednak nie była głowa. Skonfigurował haksy. Myślę, że tak, nie, no ten zawodnik po prostu musiał sobie odpalić teraz cheaty, bo nie mógł trafić bo teraz bo takie pośmiewisko z siebie robił. A teraz przed szansą Merwi, czy Flex trafi i strzał za wupy? Zobaczmy, Flex nie trafia w plecy przeciwnika! O, ja pokazuję, ja sobie patrzę na perspektywę Norwida, bo oni to nie są za dymetrzy. Ja też przez chwilę patrzę, ale to... Uuu. Niesamowite. Jakiś Lugalki Ein będzie jakiegoś smoka rzucał i gdzie on leci? Uuu, fajny smok! Pięknego smoka rzucił. Teraz Białas już powoli, za chwilę wyjdzie z maina. Jednak patrzę, świetny frag. No i nie dajesz sobie rady z Soszym w tym momencie. Tam jeszcze do pomocy ma banana u góry. No nie spodziewasz się na ładowie. Jednak bardzo szybkie fragi posypały. Flex przebiega o niczym prawdziwy. Nie wiem, ale przez Mołotowa przebiegł. Z jajami. Tak, jest, jednak ktoś z czatu liczy nietrafione strzały, także 6 nietrafionych strzałów w tym momencie od Flexa. No trochę sporo, jak na tyle rund ile mieliśmy i na tyle okazji ile miał, bo nie wiem, miał ich może z 8 albo 9. Chyba 3 fragi za łupy miał, no to w takim razie, no 30% skuteczność to nie za duża. No a teraz popatrzmy, kolejna runda, kolejna szansa dla Norwida na chociaż tą jedną rundę honorową, przynajmniej po tej połowie. Wiem, że mamy włączony delay, musimy mieć włączony delay. A, myślałem, że to było stwierdzenie, dobra, jeśli to jest pytanie, to tak, mamy włączony delay, 90 sekund, musi taki delay być. Bo po prostu serwer jest na żywo, także inaczej mogłoby być ghostowanie, co nie? Niestety nic na to nie poradzę. Ale spokojnie, nie przeszkadza. Tymczasem już wyłapany Quint na nodze i tutaj Badger po raz kolejny przed mainem. Także on cały czas kryje tę pozycję. On chyba chce coś udowodnić swojej. Przed szansą Haxor Gaming, jednak tak scenowany Badger nie trafia jednak. Flexa, to się nie może dobrze skończyć. Ta to nie jest to nie za WP Flexa, Flex jeszcze żyje. Nie, AWP Asimov gracza Flex. A, czyli to była jakby druga AWP, okej. Okay. Mhm. Nie trafia, no to wszystko a wina popatrzmy teraz na Flexa. Flex patrzy plecy. No i za chwilę będzie przed szansą tutaj. A co robi Haxora? No i teraz Flex przed szansą, czy trafi swojego rywala od boku. A co robi? Jakie plecy robi Lugalki? No ale popatrz, tutaj tak samo jest z drugiej strony, tak jakby jest odbicie i Flex to nie radzi sobie Norwida. Z Haxorem. Tylko Lugalki przy życiu, a ten ma bombę na plecach, także pędzi liści w nogach pod bombsite B. Lugal kontra Banan. Będzie plantowana bomba, no i 1-1. Teraz Lugal, kałach w ręku, Banan też kałach w ręku, a ten 4 granaty do jego dyspozycji, także przed szansą teraz Banan w złym momencie Lugalki przechodzi sobie na rampę. Chyba no wydaje mi się, że... Fatalny timing, ten, co mogę nic powiedzieć. Spaliła trochę kalafiorka przed rozpoczęciem. 22 widzów w tym momencie, także aż tylu mam fanów Norwid. Naprawdę niesamowita drużyna. Tak, kiedy my są. ...16 fragów w tym momencie barzy i bardzo równo pozostała część drużyny. Banan, Flex, Ocean, Queen, praktycznie tyle samo zabójstw. No a po drugiej stronie nikt w zasadzie się nie wyróżnia, no bo tam na więcej 5 fragów. No a teraz szybki wjazd pod bombsite, chociaż nie, jednak to na drabince. Ustawieni zawodnicy drużyny Norwida. Flex staje na blisko. Popatrzmy na Flexa, czy Flex, a nie na tebe za WP. Bardzo mądre. Rzucił tego smoka, wszyscy myśleli, że się wycofuje. No ale jak nie ma WP to trafia, także bezproblemowo radzi sobie. I ta Soszyn, super flick, naprawdę niesamowicie szybki strzał. Ma więcej strzałów niż w AWP, w AWP ma jeden strzał tylko. Nie wiem czy widziałeś przed chwilą flicka Soszyma, naprawdę to było szybkie zabójstwo. No ale teraz nie, już nie widziałem, obserwuję Flex. Lugal Kien z tą AWP w ręku. Za WP-ką. Ma już Soszyma na pezach. Pytanie czy się spodziewa w dobrym miejsce, patrzy jednak odwraca się w złym momencie. Soszym skoczył na niego, nie mógł trafić. Już myślałem, że Lugal Kion zrobi 180 i zestrzeli swojego rywala. O, mamy pierwsze podejrzenie na czacie, widzisz to? Znaczy powiem tyle, ja sam, że tak powiem, grałem z tą drużyną draży, z nimi mecze i tak dalej, wątpię naprawdę, żeby oni cheatowali. Nie mają w zasadzie ku temu powodu, bo i tak są na tyle dobrze, myślę, że mogą wygrać nawet cały turniej. No ale oczywiście, record demko jest, jeśli będą jakieś konkretne podejrzenia, co się serio będzie trzeba sprawdzić, no to oczywiście sprawdzimy to demo. Po meczu. No a teraz wracamy już do tego spotkania
Flex po raz kolejny wyłapany. Nie widziałem, czy ma AWP. Chyba nie, prawdopodobnie nie chciał. Tak, nie miał AWP. Także tym razem nie porali sobie jednak z Hałachem. No i mają było przewagę terroryści. No. Te fix he się przyznał. A może to chodzi bardziej o Flexa? Przy takich strzałach. Tak. No wiesz, oni tak chyba teraz na stresie. Wtedy, kiedy ja mówię... Dobry młot podrzucony pod Badgera, ten pali się w tym, chociaż nie jestem pewien. Czekaj, muszę zobaczyć Badgera, co tam się dzieje w zasadzie. Kurde, te przyciski, nie ogarnę tego naprawdę. O, jest Badger, także ten Mołotow go nie spali, no nie spodziewać tego Haxor. Świetny jeszcze flash od teammate'a. Bardzo prosty zabójstwo, no i teraz Badger zeskakuje w złym momencie. Co robi? Tutaj Dedos radzi sobie z bananem, a tam już na plecach jest Quint. Że Quint po a części... A ten plantuje, co? W takim momencie plantuje? No nie wiem, naprawdę. Kiepska komunikacja jest chyba u Norwida niestety. Każą nam sprawdzić, to sprawdzimy, no. Widzowie. Znaczy nie, to zawodnicy muszą ukazać nam sprawdzić. Niestety to, że jak powiem, zawodnicy decydują o tym, a w zasadzie chyba ich kapitan konkretnie. Jeśli będą mieli jakieś zastrzeżenia co do przeciwników, to oczywiście to sprawdzimy. Możecie ich o to poprosić. Liczba ludzi z Norwida jest odwrotnie proporcjonalna do wyniku. Bez kitu. To znaczy, że powinna cały czas rosnąć. No, o kurde. Zapraszamy, zapraszamy. Tutaj Matwis widać, wjechał mocno. Zwiększa jesteś się na Matwizie, liczba. Mateusz, prawda? No tak, na Matwizie. No, okej. Okay. Wcześniej byłem na Bielchemie, ale to profil dla nie powiem kogo. Bo Twitch banuje za takie wyrazy. Okej. Okay. No zrozumiałem. 4 na 4. Znowu mieli entry fraga terroryści, znowu go nie wykorzystali, a teraz Quint mija się z rywalem. No i teraz terroryści będą bardzo zdziwieni. Chociaż tam jednak patrzy, to legal Quintem jednak nie oddaje nawet strzału. O, Badger wyciąga pięknego fraga prosto. No i Quint po raz kolejny, także Quint się rozpędza za WP. Haxor Gaming. Zawsze zostaje tylko Haxor Gaming. 7 fragów na jego koncie. No i mamy ostatnią rundę pierwszej połowy. 14-0 w tym momencie. Gra Flexa to nagroda pocieszenia. Opowiem się, że to prawda. Ja przynajmniej można się pośmiać, nie? Oczywiście zapraszamy wszystkich nowych widzów do obserwowania tego kanału. Tutaj będą wszystkie mecze całego turnieju, także dobra, nie ja zapomnijcie. Walnij dzwona. Nie bój się. Mr. Gino, włosy uciapane, brylant. No i teraz Badger, dwa fragi. Badger z trzema fragami. Bardzo szybka runda. Ostatnia w tej pierwszej połowie. Gdzie 3 razy zaplantowana bomba. Good half. To jest trochę słabe w sumie, że nie mam aż takiego dobrego kontaktu z czatem, jak wiesz, mam 90-sekundowy delay, no ale nic na to nie poradzimy. Musi być ten no. Delay. Zastanawiałem ale się, czy nie na 60 sekund, no ale wolę jednak chyba 90, bo wtedy masz pewność, że nikt nie głosuje. Pistoletówka, 0-0, restart Norwid. Zobaczmy, jaki pomysł na grę po stronie Terra ma w takim razie drużyna Domeiko. Jakieś czyli fajne to... te są. Tutaj będzie chyba split A, także we trzech na drabince. No ale tam już we czwórkę teruje, także jest o, szansa. O, to poszedł. Teraz Flex pędzi się w nogach, tutaj wyspotowany masz Kraksor, pierwszy brak dla Flexa. Szybki plant w smoku. No i bana bardzo mocno pobijany, także jeszcze przed czasu tutaj Flex. Ten jednak mija się z rywalem, no ale Barrel rali sobie. Flex nie może trafić z USP-a, co tutaj się teraz dzieje z aimem tego zawodnika? Naprawdę nie mam pytań, ten jednak teraz szybko się poprawia. Drugi frag na jego koncie. Oj, tam naprawdę z dużymi problemami na konektorze. Norwid, masz szansę wygrać. Masz 2 na 4. Nic nie jest, nie... już GG napisał. Save w ostatniej rundzie. No i cóż, jeszcze ostatnie fragi. Jeszcze 3 fragi na koniec, no, także pokazali formę. No i popatrzmy teraz na tabelę. 16-0, także masakracja. Od Domeiki, Norwid bez żadnych szans niestety. Na pewno było parę śmiesznych akcji, jeśli chodzi o Flexa, a myślę, że zrobię potem z tego montaż. 23 fragi Badger, 8 Haxor Gaming. Fajnie się na to patrzyło, dziękujemy za obecność. Także dziękujemy za obecność. 19:30 ostatni mecz, przypomnij kto gra, bo ja nie pamiętam. Tak, jak Norwid teraz przegra, to odpada na dobre. Możesz powiedzieć kto gra w tym ostatnim meczu, bo jeszcze mówiąc nie pamiętam. 19:30. Tak, w ostatnim meczu gra Anders kontra Rejta. Także zapraszamy oczywiście 19:30. Tymczasem my idziemy na krótką przerwę i do zobaczenia wkrótce. Dokładnie. Pa, pa.